marsz papieski już idzie ulicami Warszawy, tak jak idzie kilkanaście innych marszów w wielkich miastach naszego kraju. A my łączymy się z profesorem Grzegorzem Górskim, prawnikiem, politologiem z Akademii Kopernikarskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się uprzejmie, dzień dobry. Panie profesorze, ten atak na Jana Pawła II przeprowadzony przez Gazetę Wyborczą, telewizję TVN, to jest uderzenie nieprzypadkowe, przygotowywane przez dłuższy okres, no myślę, że przynajmniej od 2019 roku te kroki w stronę Jana Pawła II były robione. Spróbujmy, bo pan profesor przyjrzał się celom, jakie miał ten atak. I tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o Jana Pawła II i nie chodziło tylko i wyłącznie o autorytet Kościoła katolickiego. Tak, no ja myślę, że są takie trzy płaszczyzny tego, co obserwowaliśmy. Ja je tak przymiotnikowo określiłem: genetyczna, polityczna i ideologiczna. Genetyczna, ona jest po prostu związana z tym, że te środowiska, które ten atak, kolejny zresztą, wyprowadziły, no one oczywiście są całkowitym zaprzeczeniem tego, o czym mówił kiedyś jeszcze prymas Wyszyński, później powtarzał to Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa, no tego wszystkiego, co Polskę stanowi. Tu mamy do czynienia no, z takim pewnego środowiska, które przecież nie jest tylko dzisiaj widoczne. Ono na przestrzeni historii polskiej funkcjonuje nawet nie od 1944 roku, ale też znacznie wcześniej się objawiało. No, to są ludzie, którzy po prostu nienawidzą Polski takiej, jaką ona się ukształtowała w swoim, no, można powiedzieć, tysiącletnim procesie rozwoju. Oni po prostu dostają wysypki na myśl o takiej Polsce, nigdy się z nią nie godzili, zawsze twierdzili, uważali, że ta Polska jest no, trendowatym w Europie, że taka Polska w Europie po prostu nie może mieć miejsca. I oni mają to genetycznie zapisane, bo to jest wielopokoleniowy proces, który wielopokoleniowy kod zapisany no, po prostu w tym wszystkim, co kształtuje tych ludzi, nawet jeśli pozornie na różnych etapach swojego życia przyłączali się w taki sposób, no powiedziałbym właśnie iluzoryczny do, no nazwijmy to, Kościoła. To był to taki taktyczny wybór, ale też trochę zakodowany mechanizm taki, że skoro widzieli, że ten Kościół jest zwycięski, triumfujący, no to na wszelki wypadek się do niego przyłączali. No ta płaszczyzna druga, no to ona jest oczywista w kontekście wyborów, ta płaszczyzna polityczna. Wydawało im się już, że nadszedł ten moment, w którym można będzie tym zagrać. Z dużą dozą prawdopodobieństwa też można przypuszczać, że mieliśmy tu do czynienia z tym, że zakładano, że to ułatwi Tuskowi no, na takiej polaryzacji całkowitej zmusić tych niepokornych partnerów potencjalnych koalicyjnych do zblokowania się i wyraźnie chyba też o tę operację chodziło. No ja tylko pozwolę sobie wejść słowo, bo tutaj jest stwierdzenie opozycyjnych polityków, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje Kościół do swoich działań politycznych. No i wygląda tak, że oni chcą ten Kościół atakować, opiłować, zabrać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No a Prawo i Sprawiedliwość mówi, żeby przestrzegać konkordatu. Tu jest ta linia podziału politycznego. No, znaczy, ja powiem tak, to oczywiście w politycznych wystąpieniach, gdzie można manipulować grupą ludzi zgromadzonych na sali, to wszystko można powiedzieć. Pan Tusk i podobni mu jednak zapominają, że to się wszystko dokumentuje i te wszystkie, no, bym powiedział, kłamstwa, banialuki, które po prostu niestety opowiadają, one się weryfikują z tym, co głoszą od lat i jaki program mają, jaki program realnie zawsze w swojej praktyce politycznej realizowali.
No i wreszcie ten trzeci, ta trzecia płaszczyzna ideologiczna, ona oczywiście jest refleksem szerszego procesu, który wykracza poza granice Polski, jest taką próbą no po prostu zniszczenia Kościoła katolickiego, jego wszystkich dostępnych autorytetów, bo Kościół katolicki no, buduje się na autorytetach świętych, więc te uderzenia w różnych miejscach dotykają nie tylko Jana Pawła II, ale także innych świętych Kościoła, a wszystko jest no, elementem tej wielkiej konfrontacji ideologicznej, w której no, ten, bym powiedział, nowy World Order ma być tworzony z Kościołem, który był sprowadzony do takich indiańskich rezerwatów, gdzie oczywiście można pozwolić na to, że jakieś grupki sobie gdzieś tam funkcjonują, no ale są wyizolowane i bez jakiegokolwiek wpływu i bez jakichkolwiek realnych praw. Ten ostatni postulat słyszymy nawet w Polsce, kiedy to celebryci mówią, że to przecież wasze katolickie zasady są wcielane w prawo, no i dlaczego sobie na to pozwalacie? No czy, nie wiem, tak trochę przeciągając, rozumiem, że przeszkadzają im tym ludziom takie przykazania jak nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa. No znaczy można powiedzieć tak, no łatwo nawet nie wyobrażać sobie, ale popatrzeć w historię, jak kończyły się te wszystkie próby budowania określonego porządku, ładu społecznego, no bez tego, co określa cywilizację zachodnią. No, spójrzmy dzisiaj choćby na to, co się dzieje, no, nie wiem, w Chińskiej Republice Ludowej, choćby, gdzie systemowo wyniszczono jakiekolwiek możliwości budowania porządku społecznego na jakichkolwiek realnych wartościach. Nawet tych własnych, bo przecież choćby konfucjańskich, no i do jakiego stanu, do jakiego momentu doszło społeczeństwo chińskie. Dzisiaj mamy tam olbrzymi strukturalny kryzys społeczny, całkowicie zdeaksjologizowane społeczeństwo, które no po prostu widać wyraźnie bez oparcia w systemie wartości nie jest w stanie funkcjonować. I wszystkie te eksperymenty tak w historii wyglądały. Każdy na przykład ład rewolucyjny budowany przez właśnie tych propagatorów podobnych rozwiązań funkcjonujących dzisiaj no, przynosił wielkie szkody, wielkie straty, a i tak finalnie po prostu upadał, dlatego że niezależnie od tego, co by tam ktoś chciał sobie dzisiaj opowiadać, to właśnie chrześcijaństwo zawsze historycznie z tych konfrontacji wychodziło zwycięskie i ostatecznie także zwycięskie wyjdzie, w co nie wątpię. Ten opór, Kościół stawia opór przeciwko budowie totalitarnego społeczeństwa, takim krajem, który rzeczywiście słusznie pan wymienił jako wizję przyszłości, są komunistyczne Chiny, gdzie działa system kredytu społecznego, pozytywne w myśl komunistycznej władzy zachowania są nagradzane, negatywne, te podejrzane przez różnego rodzaju elektroniczne środki śledzące nas są karane i kardynał Joseph Zen, ostatnio 90-latek, został aresztowany. Kościół katolicki stara się dogadać z komunistycznymi władzami, niejako poświęcając tych katolików, którzy nie godzą się na takie koncesje. No, ale to jest sprawa, o której będziemy rozmawiać pewnie przy innej okazji. Odsyłam państwa do autorytetu, do tekstu profesora Grzegorza Górskiego, prawnika, politologa z Akademii Kopernikańskiej, zatytułowanego Chwytają się brzytwy. Jest to tekst, który niejako dzieli na części składowe ten atak na Jana Pawła II, na którego reakcją jest marsz. Panie profesorze, dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się. A my, proszę...